Co roku Bełchatowskie Schronisko zaprasza na dzień otwarty. W tym roku swoje bramy otworzyło właśnie w miniony weekend. Tak jak widzimy, tutaj w koło mamy bardzo dużo osób, które są zainteresowane. Pierwsza adopcja była już zaraz po godzinie 9. Mamy godzinę 11 i za tym już mamy 7 adopcji. 4 dorosłe psiaki, 2 szczenięta i 1 mały kociak ma już dom. I jak widzimy, tutaj kolejne osoby szukają sobie pupila, żeby zabrać go do domu. Podopieczni schroniska posiadają wszelkie szczepienia, książeczki zdrowia, chipy ułatwiające identyfikację. Zwierzęta są także wykastrowane, odrobaczone, przebadane i gotowe, by trafić do nowego domu. Każdy jakieś założenia robi, ale często to jest tak, że wychodzi zupełnie czymś innym niż założeniem. Oczywiście tutaj też w grę wchodzi to, że staramy się doradzić, tak, do warunków, które każdy może stworzyć zwierzakowi, jakie posiada, ale tak naprawdę w większości wyborów to jest na zasadzie miłość od pierwszego wejrzenia. Tego typu akcje, adopcji za przysłowiową złotówkę, cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Bardzo podobnie do naszego, co mamy w domu, Spyszka, tamten też jest trzykolorowy, tylko większy. No i potrzebuje przyjaciela i właśnie go ma. Taki dzień otwarty to jest dobra okazja do tego, żeby właśnie przyjść i zapoznać się ze zwierzętami. I taki każdy inny, uważam. Jeśli jest potrzeba zwierzęcia, to przyjeżdżać, brać, dawać dom, kochać przede wszystkim. Każdy, kto zdecydował się zaadoptować zwierzę, mógł także uzyskać fachową poradę od lekarza weterynarii, a także od behawiorystki. Litość to nie jest dobra pobudka, bo niechcący robimy i sobie, i psu krzywdę. Chcąc dobrze, wbrew pozorom, niestety robimy źle. Bo tak dajemy fory temu naszemu pupilowi, którego przygarnęliśmy do serca, tak mu dajemy przestrzeń do robienia co chce i kiedy chce, że najczęściej wtedy już jest telefon, dobrze jak jest, do mnie, pod tytułem proszę nam pomóc, bo my sobie nie dajemy rady. Albo gorzej, jak dzwonią ze schroniska, że pies wrócił z adopcji, tak? Bo zaczął gryźć, bo zaczął niszczyć, bo zaczął terroryzować. Nie dlatego, że on z natury jest zły albo coś z nim jest nie tak, tylko niestety pozwoliliśmy mu na za wiele. Najłatwiej mi zwracać uwagę osobom, takim przykładem, które mają dzieci. Dlaczego? Dlatego, że mimo że ja nie lubię analogii pies-człowiek do zachowań, ale zawsze powtarzam, mówię tak, wprowadza pani dzieciom zasady, co wolno, a czego nie. I psu należy wprowadzić dokładnie to samo. Pamięć wsteczna psa to jest uwarunkowanie odruchów związane z zapachami, z działaniami, z reakcjami na jakieś bodźce. Ale nie pamięcią, że Józek Kowalski albo Kazik Szczepanik to zrobił mi krzywdę tym kijem wtedy i wtedy. To nie na tym rzecz polega. Owszem, należy go oduczyć pozytywnymi bodźcami, że nie należy się bać, że miska jest pełna, ale wprowadzić jednocześnie zasady, że hello, mieszkamy tu razem i to jest moje i ja ci pozwolę spać na tej kanapie, a nie, że ty będziesz mnie gryzł, bo ja chcę usiąść na swojej kanapie. Podsumowując dzień otwarty, nowy dom znalazło 22 podopiecznych, w tym 12 dorosłych kundelków, 6 szczeniaczków, 2 dorosłe koty oraz 2 małe kotki. Organizatorzy przypominają, że tydzień adopcji za przysłowiową złotówkę trwa do 13 października, poniedziałek, piątek, 9-17 oraz w sobotę w godzinach od 10 do 16.